Stary Łom to wieś w gminie Chojnów, licząca kilkuset mieszkańców. Zabudowa nie jest tu gęsta, gospodarstwa otaczają pola, łąki i lasy. Słowem, miejsca nie brakuje. Tym większe zdziwienie wywołała zatem zapowiedź, a teraz już budowa masztu telekomunikacyjnego firmy Play, która postanowiła wznieść go tuż przy płocie sąsiedniego gospodarstwa, zaledwie kilkadziesiąt metrów od progu. Ludzie nie są przeciwni temu, żeby tu taka inwestycja była, tylko że odległość była co najmniej 500 metrów i wtedy nie ma problemu. Mieszkańcy sąsiedniej działki chcieli porozmawiać z inwestorem. Determinacja, by doprowadzić do spotkania, była przynajmniej tak silna, jak obawy przed masztem w bliskiej odległości od domu. Okazało się jednak, że nikt z przedstawicieli operatora nie zamierza ich wysłuchać. Mamy żal wielki do inwestora. Dlaczego on się z nami nie spotkał? Dlaczego nie spotkał się na przykład z sołtysem, żeby zrobić zebranie? Problem w największym stopniu dotyczy jednego gospodarstwa, ale jednym głosem z jego mieszkańcami mówią sąsiedzi. Podpisali petycję w tej sprawie, jeździli do urzędu gminy, ale wszystko na nic. Też mieszkam przez drogę, mam małe dzieci i się obawiam po prostu o zdrowie ich, bo to nie wiadomo. Tak naprawdę nikt tego nie zbadał, czy to jest szkodliwe. Na pewno jest szkodliwe, tylko nikt o tym głośno nie mówi. To są nowe technologie. Niech one powstają, ale niech powstają dalej, nie tu przy budynkach naszych, nie nad naszymi głowami. W gminie mieszkańcy Starego Łomu znaleźli sojusznika, który chciał załagodzić sprawę i pośredniczyć w kontakcie z inwestorem. Ten i na oficjalne prośby okazał się jednak obojętny. Nie przyszedł na spotkanie. No niestety mieszkańcy właśnie byli, było to spotkanie u wójta. Wójt zorganizował, no i inwestor się nie pojawił. Wysłał pismo, że no jest wszystko zgodnie z prawem, w związku z tym nie widzi potrzeby spotykania się. Nie starał się z nami spotkać w ogóle na prośby o to, żeby się spotkał i porozmawiał z nami. Mieliśmy też do zaoferowania inne działki. Inne działki to m.in. własność państwa Parzygnatów. Są skłonni oddać je firmie za darmo, byle wzniosła maszt choć kilkaset metrów dalej. W trosce także o seniora rodziny, który ma problemy z sercem i wstawiony rozrusznik. Kiedy przejeżdżam koło takich tych stacjach, to normalnie takie dreszcze jakieś czuję. A co będzie, jak tu będzie tak wystawione? Mieszkańcy interweniowali również u władz powiatu. Chcieli być stroną w postępowaniu wydania decyzji pozwolenia na budowę. Po analizie wyrazie w naszym Wydziale Architektury i też z naszym radcą prawnym okazało się, że nie możemy państwa, tych, którzy się zwracali akurat, uznać za stronę w postępowaniu. Obecnie sprawę rozpatruje Naczelny Sąd Administracyjny, ale trudno przewidywać, by wyrok okazał się dla Starego Łomu zbawienny. Inwestor dopełnił bowiem wszelkich formalności. Rażące jest natomiast to, jak traktuje lub raczej ignoruje lokalną społeczność, szczególnie że firma, nie czekając na wyrok NSA, zaczęła budowę masztu. Zawsze dziwi mnie wybór przez inwestorów takich lokalizacji, które budzą społeczne kontrowersje, zwłaszcza że gdybyśmy spojrzeli na mapę, to możliwości tam jest wiele. Poprosiliśmy o komentarz pracowników biura prasowego firmy Play. Na odpowiedź czekamy. Do sprawy z pewnością będziemy wracać. Tyle lat mieszkaliśmy tutaj, budowało się, remontowało się. Dużo ludziom pomagałem, aby było dobrze we wsi, a teraz co? Muszę wyprowadzić się.